Kilkudziesięciu rolników z gminy Krzeszyce straciło znaczną część ubiegłorocznych zbiorów. Przyczyną ich tragedii były zalane i podtopione grunty orne oraz łąki, a wszystko przez niedrożne rowy melioracyjne, które przez 3 lata nie były oczyszczane. Straty to były ogromne, to przynajmniej 80%, bo to naprawdę bardzo mało co zostało, nie? No a to wiadomo jak teraz na te czasy, no to trzeba było pożyczki wziąć, trzeba tego i ciężko jest. Rolnicy postanowili odzyskać stracone pieniądze. To zamykamy i wodę tłuczymy w te kanały podstawowe. Zebrali potrzebną dokumentację i wynajęli rzeczoznawcę. Do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze wpłynęło 50 wniosków z prośbą o wyrównanie strat. Straty były ogromne, sięgnęły ponad 200 tysięcy, bo to jest produkcja kalafiora, kapusty, ziemniaków. No i to jest specyfika pracy w rolnictwie, że najpierw trzeba włożyć, później liczyć, że coś się zarobi. Rolnicy nie doczekali się odpowiedzi ze strony urzędu, dlatego zdecydowali się skierować sprawę do sądu. Wnioski o odszkodowanie sięgają od 10 do nawet 300 tysięcy złotych. Po zalaniu, po podtopieniu upraw należy dokonać wyceny straty, oszacowania tych strat, zebrać dokumentację zdjęciową. Tak? Bez tego nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Dlatego, że mija sezon, no niestety trzeba wjechać na pole, ta woda może zejść po pół roku, po jakimś tam czasie, trzeba wjechać na pole, zaorać, no i tak zwane dowody zniszczyć. W 2009 roku na utrzymanie rowów melioracyjnych Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych przeznaczył 9 milionów złotych. Rok później udało się uzyskać aż 24 miliony. Ta kwota pozwoliła przywrócić właściwe funkcjonowanie większości cieków podstawowych. To nie była kwestia pozwu, tylko kwestia, że w zeszłym roku dysponowaliśmy znacznie większymi środkami. Dlatego mogliśmy wykonać szereg prac na urządzeniach, które no niestety przez lata nie były utrzymywane ze względu na środki, jakimi dysponowaliśmy wcześniej. Rolnicy z Krzeszyc na decyzję sądu pierwszej instancji będą musieli poczekać jeszcze około pół roku. Jednak ich sąsiedzi z gminy Lubiszyn, którzy borykają się z problemem podtopień gruntów, już dziś walczą o poprawę stanu urządzeń melioracji wodnych. Rolnicy zawiązali spółkę wodną, jednak to od aktywności jej członków będzie zależała ewentualna poprawa sytuacji cieków szczegółowych. Spółka może starać się o dotacje celowe z budżetu państwa oraz budżetów samorządów lokalnych. Musimy rozpocząć konserwację rowów szczegółowych, bo tylko tymi się spółka będzie mogła zajmować, od jak gdyby ujścia, po prostu posuwać pod prąd i te rowy czyścić. No i oczywiście za wykonaną pracę obciążać właścicieli, gdzie grunty przylegają do tych rowów. Inicjatorem powstania spółki jest wójt gminy Lubiszyn. Jak przekonuje, poprawnie działająca melioracja ma znaczenie nie tylko dla rolników. W większości mamy również podtopione miejscowości. Stąd też były różnego rodzaju moje działania, żeby tutaj jakoś te miejscowości odwodnić. W Lubuskiem jest ponad 4000 km rzek i kanałów. Koszt rocznego utrzymania jednego kilometra to od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.